Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gothic 3 Zmierzch Bogów. Doszedłem z nim tutaj do tej jaskini, z tym czarnym magiem wszedł tam do środka. W międzyczasie sobie poszedłem po ubijacz, który był w ciężkiej skrzyni za świątynią w Trellis. Tam w ogóle nie w tej jaskini, gdzie byli kiedyś buntownicy, tylko w tej... Tam z tymi szkieletami. My w trójce tam jakiegoś takiego turbo mocnego szkieleta zabijaliśmy. Z modpacka on tam był dodawany, a poza tym w tej jaskini z gdzie byli buntownicy było to, znowu jakiś kurwa puchar Korkaloma generalnie, nie wiem, nie podnosiłem tego, bo uznałem, że to będzie pewnie potrzebne do jakiegoś zadania, więc zostawiłem to tam, bo jeszcze mi się coś spierdoli, może mi nie wyjdzie coś i będzie lipa. Aha, jeszcze otworzyłem sobie zaklęciem otwierania zamku, bo znalazłem skarbiec w Geldern i znalazłem projekt miecza runicznego, który jest turbo słaby mieczem, więc idziemy dalej po prostu, bo nie wiem, tutaj się siedzi ten muk. Dobry. Skradasz się jak jakiś złodziej. Cześć. Magu, co knujesz z Torusem? A, słyszałem o tobie. To ty walczyłeś ze smokiem ożywieńcem. Bizonem. Ale z grubsza masz rację. Bez wahania wyjawić mi wasze podłe plany. Zanim to zrobię, nie zawaham się rozwalić ci głowy. Wyślę cię na łono. Aha, jeszcze się nauczyłem kusznictwa w międzyczasie. Jezu, on jest słaby ten mak. A, zaspamimy cię chuju. Dobra, jednak nie. Aha. Sieciu jeden, ty. Dobra, on ma... Miecz Austina. Jakiś pierścień. Co miał ten mag? Miecza asasynów. Aha. Okej. Okay. W sensie, co? Czekajcie. Walka mieczem 3. Jednoręczne, jednak zadające całkiem srogie obrażenia, no w sumie. Walka mieczem 3. 220 siły. Dobra, no to trochę nam tu brakuje, ale... Właściwie 6 poziomów. Ale to jest kurwa lepsze, nie? Pociskami mniejsza. Przed energią, przed lodem, przed ogniem. No super, to zostałem czarnym magiem. Co kurwa się stało tutaj? Złoty kielich. No dawaj, 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 dawaj. Jakaś miksturka tam była pod spodem. 5 pulpitów. To coś o sztuce kowalstwa. Wow. Nie wiem, dziwne. Ale nadszedł okay. Kres potężnych istot. Albowiem taka była wola Adamusa. Dobra, Adam, jestem ciekaw, czy dodaje to content mod? A ta zmyła istoty z powierzchni ziemi. Czy to se jest po prostu w tej grze i chuj. Tu jest napisane coś o alchemii. Fajnie. Kiedy sługa okay. Nosa zobaczył, co się dzieje. No to jak prawdziwy prastary, jak prawdziwy mag po prostu mamy szatę teraz na sobie. A kostur i berło pogrążyły się w wodzie. No nie wiem. Jest napisane coś o alchemii. No dobra, trochę może niepotrzebnie pancerz kupowałem, no ale dobra, no to mamy teraz pancerzyk. Zabiliśmy tego maga tutaj, leży sobie trupem. Możemy iść do Geldern, przekazać dobrą nowinę. Dziwne w cholerę to jest, ale dobra. Chodźmy, nie zastanawiajmy się nad tym długo. Dostałem sobie szatę mrocznych sztuk. Nikt mnie za nią nie bije, nikt mi nic nie mówi. No dobra. Dziwactwo okropne, nie, ale... Czarny mag już nam nie zagraża. Wielkie dzięki. Anok będzie zadowolony. Dużo ekspa tu dostajemy. Właściwie za te zadania. Już kolejny poziom, nie? Tu będziemy ładować w siłę aż do walki mieczem 3. Bo tam 200 nam potrzeba, żeby to w ogóle ruszyć. Dobra, to jest handlarz tarczami, ale on ma chyba jakieś złoto jeszcze. No, dużo masz tego złota. Dobra, ten miecz sobie zostawię na razie, bo wydaje się być mocny. Zainwestowałem sobie w kuszę. Jeszcze żadnej
No dobra, to jest pierścień na max siłę życiową, tego zostawimy. Jeszcze żadnej kuszy takiej typowo nie widziałem nigdzie, które bizony sprzedamy. Żeby ktoś sprzedawał. Szukałem gdzieś tam w Trellis po drodze, no tą dostałem z jakiegoś, nie wiem. Nie wiem, z jakiegoś orka musiałem dostać chyba. W międzyczasie. No, to jest Hamlar. Witaj, wojowniku. Jesteś jednym z tych, którzy mają nas eskortować? Tak. Na to wygląda. Innosowi. Orkowie dali nam się nieźle we znaki. Oczekiwanie na ochronę było straszne i wiele nas kosztowało. Okej, dobra. I co? I teraz idziemy za nich. Dylan nawet z nami idzie. Dylan ma amulet. Aha, i oni idą wszyscy ze mną. Taka ekipka, ta? Dobra, ale to pewnie najważniejsze, żeby Hamlar doszedł cały, obstawiam. Dobra, ciekawe, czy coś po drodze będzie ciekawego. Może jakaś tutaj waleczka, może coś? Że jacyś orkowie nas zaatakują, no skoro mamy was eskortować, no to chyba nie jest. Ja tutaj pozabijałem wszystko po drodze, nie? 2, 4, 6. Ósemkę idziemy, no ekipa w pierdolu potężna. Można iść tak naprawdę. Coś czuję, że będziemy mieli dwa razy będziemy musieli iść do Gelden w tym odcinku, ale ktoś tutaj siedzi. Aha, dobra, super trafiłem z tej kuszy. Jak śmieszne. Na ten leży. Jak śmiesz mnie atakować? Okazałeś, pomyślałem. Okej. Rozerwę cię na strzępy! Ani kroku dalej. Dobra. To nie jest jakieś trudne, widać. Ale no wyższego poziomu trudności, wybaczcie, ale sobie nie odpalę też, bo wydaje mi się, że to by było już nie do przejścia dla mnie. Nie jestem jakimś turboprograczem też, nie wiecie jak jest. Jakieś bizonki. No dobra, dostali wpierdziel. Dość sromotny. Zobaczymy, co to będzie dalej. Mam ochotę usiąść i nagrać sobie całego tego gotika naraz, nie? Serio, to jest niesamowite po prostu uczucie grać w to dziadostwo. Jeszcze Arkania czeka, nie? Wiadomo. Wystarczy, przyjacielu. Okay. Od tego miejsca możemy bezpiecznie podróżować sami. Świetnie. Ruszam w drogę. Niech Innos będzie z tobą. Okej, okay, dobra. No to nam się udało wykonać. Nie wiem, czy mamy jeszcze jakieś takie ciekawe. Karawana jest zrobiona. Zjednocz Myrtany w ogóle, a to działa tak jak... Nie działa, okej. Okay. Sorry, musiałem kichnąć. Do Gelder. Jeszcze arenkę w Trellis by można było odhaczyć w międzyczasie. Ale to najpierw zróbmy te główne zadania. Przejdźmy się jeszcze z tym... Inogiem. W tamtą stronę. 10 minut dopiero materiału, już tyle robimy. Powiem szczerze, dobrze, fajnie. Tu jest jakiś wojownik siedzi. Zrobione. Karawana została odeskortowana. Wielkie dzięki. Anok będzie zadowolony. Zrobione. Wspaniale, Innos był dla nas łaskawy. Ruszajmy do Silden. Dobrze. Mogę sobie teraz przeczytać? Odsuń się. Dalej. Nie ma tu nic ciekawego. Ty cały czas czytałeś coś, co nawet nie jest ciekawe? Co za gościu, dobra. Chodźmy z nim w takim razie, bo nie wiem, może... Może trzeba. Może trzeba iść, może znowu nas zaatakują jakieś dziady. Nie tutaj, tylko tamtędy, dobra. Do Trellis z tą pójdę, niech cię Torus zapieprzy i będzie z głowy przynajmniej, nie? Święty spokój będzie. Dobra, tu... Zapraszam, zapraszam. Który to jest odcinek? Piąty? Ty, no stoi tu jakiś ziomek. Ten... Ej! To jest ten ziom od tego. Jesteś tu, by walczyć? Czy żeby zaprowadzić zmiany?
Jesteś wojownikiem czy przywódcą? Nie rozumiem. Zrozumiesz. Jestem tym, który cię pokieruje. To, czego szukasz, znajdziesz w jaskini w pobliżu Silden. Odpowiedź to Silden czy Gelden? Tylko jeśli ich szukamy. Czekają cię wielkie próby i cierpienia. Musisz być na nie przygotowany. Dobra, generalnie to wziąłem ten tajemniczy metal stąd. Bo domyślam się, że chodzi mu o tę jaskinię. A następny mamy w jaskini przy Trellis. Dobra, to ja tam może pójdę potem. Nie wiem, co oni sobie tu wymyślą za plan. Właściwie może będę musiał iść, bo to jest dość liniowe, nie? Wiecie, byliśmy w Silden, potem w Geldern, chwilę w Trellis. Obstałem, że jeszcze w tym Trellis będziemy musieli posiedzieć. Nie wiem, czy coś tam w Monterze potem. Tak będziemy po kolei łazić. Montera, Gota, Faring, może Vengard, Redok, Kabdun. Aha. O, żeż ja jebie, nie? Tyle wilków. Dajcie spokój. Żałosna kreatura. Dobra, no to się jakoś udaje w miarę. Kolejny wilk. No tak po kolei to jesteśmy w stanie w miarę tutaj ładować, nie? Dobra, kolejny wilczek wyciągniemy. Kurde, mocna jest ta kusza. Warto było w nią inwestować. Chociaż a ona jest jeszcze zużyta, nie? Ona zadaje połowę swoich obrażeń. Tak naprawdę, więc... Aha. Jeszcze trzeba z niej trafiać, ale... To jak widać jest problematyczne. Dobra, no ta walka tutaj jest taka dość prosta, nie? Ale dobra, fajnie będzie mięso. Do... opędzlowania. Nie będzie za tobą ciężki. Żadna strata. Dobra. Jakieś bełty pozostawiałem. Kurczę, dużo tego mięsa nam będzie potrzebne. Dużo się trzeba leczyć w tej grze. To jest chore, nie? Są jakieś bizony. Ja bym je pozabijał, ale... Bizony się ciężko zabija, bo jak jednego zaatakujemy, to wszystkie nas atakują nagle i one są przejebanie mocne. Nie ma sensu chyba tego teraz robić. Pójdźmy se z tym ziomkiem. Można by se skołować jakąś tarczę jeszcze lepszą potem. Nie wiem, no kuszę wiadomo, no bo ta kusza na razie orkowa to ma pół obrażeń, czyli 55 od pocisków. To nie jest, wiecie, jakiś turbo sprzęt mocny. Idziemy sobie na spokojnie do tego Silden, może tutaj coś będzie dobrego. Nie wiem, dostaliśmy jeszcze odporność na choroby w tym wszystkim, więc jakby nas jakaś jaszczurka ugryzła czy coś, to przynajmniej nas to nie będzie aż tak bolało. Gdzie on jest? Kościół! I mi tak nie rób. Chodź. Normalnie... ta gra ma dużo bugów. Wolałbym, żeby... żebyś, wiesz, był gdzieś obok, nie? Siema. Byś był gdzieś obok, żebym nie musiał tutaj się stresować za bardzo. Ten ma jeszcze kilka tych krówsk. Chodźmy. Jak kiedyś gdzieś widzimy jakiegoś buga na YouTubie, jak dostać jakiś super pancerz bardzo szybko w Gothiku 3 z Zmierzch Bogów. Może spróbuję to zrobić, bo sobie wspomniałem sobie o tym teraz. Ale to najpierw go odprowadźmy na spokojnie. Ty. Gdzie jest mój brat? Debilu. Zrobione. Mam i noga. Teraz zabierajmy się do pracy. Dobrze. Co planujesz? Okay. Zdolności łowiec. Jedną z dwóch rzeczy. Po pierwsze, poprosić Gorna o pomoc.
Albo... Co? Przecież to on rozpętał to szaleństwo. Nie chcę jego pomocy. Możesz nie chcieć jego pomocy, lecz z pewnością jej potrzebujesz. Jak może mi pomóc? Może przysłać wojsko do obrony przed orkami. Jesteś pewien? O walce wiem więcej, niż ty będziesz kiedykolwiek wiedział. Czas, żebyś zaczął mnie słuchać. Dobrze. Dobrze. Jeśli Gorn postanowi nam nie pomagać, to musimy porozmawiać z Torusem. Dlaczego? A, rozumiem. Żeby zatrzymał ataki orków. Wow. Pójdę już. No. Dobra, ile nam tu brakuje? 16 siły. Dobra, to ja i tak bym sobie wszystko władował w siłkę. Nie jest. Silne parowanie ciosów tarczą to są zdolności łowieckie potrzebne, to sobie odpuścimy. No nie będę się uczył kucia broni, bo ja mam wrażenie, że tutaj bardzo dużo dobrych broni będę w stanie dostać, więc nie ma co się przejmować. Ale ja gdzieś kiedyś widziałem, że ten gościu ma jakiś ten... nie najgorszy ekwipunek. Nie, nie ma. No dobra, no to nieważne. To może to zmienili w Gotiku. Może to w content modzie po prostu zmieniali. Dobra. To też gdzieś widziałem na YouTubie, że jest decyzja, nie? Że albo idziemy do Gorna, albo do Torusa. Kurczę, ja obstawiam, że ludzie raczej stawiają na Gorna. Ścieżka Torusa może się okazać w miarę ciekawa, więc... Więc może pójdźmy i zagadajmy z Torusem. Ale wpierw jeszcze... W sumie zanim będziemy gadać z Torusem, to ja bym tu zrobił całą rękę, co? To jest chyba dobry pomysł. Nie, no nie wiem, kurwa, ta gra ma w sobie naprawdę tyle śmiechu, tyle radości. A tutaj jest kuźnia? Tu jest kowal, nie? To jest ten, co nam sprzedaje broń, czy ten, co ma nas w dupie? Na pewno masz coś lepszego. Dobrze wiedzieć. Czyli tutaj będzie kuźnia, gdzie kowal nas nie ma w dupie, ta? Powiem wam, że ciężko się tutaj lawiruje i nawiguje. Po tej... O nie, tam jest, dobra. Po tym... pod zamczu Trellis. Czyli ma to sens, no bo... Trellis jest zamkiem i w podstawce to był tylko zamek. A tutaj jest zamek i podzamcze. Handluj. Masz sztaby magicznej rudy, masz długi miecz, masz jakieś kurwa gówno. Ale żebyś ty miał coś przydatnego... No nie masz. Muszę ten pierścień założyć, bo... Już czuję, że może się... O, mamy dwa, co dają max siłę życiową, to w sumie git. Dobra, no to chodźmy może na tę rękę. Ale czekajcie, bo jeszcze w jednym miejscu tutaj jest... Potem skrzynka, ja bym do niej poszedł. Właściwie, czemu nie? Napiszmy sobie gierkę. Siema. A, to ty jesteś od gadania tu, dobra. Z jednym z twoich mistrzów. Co? Dostałeś połubi orkową pięścią? Jesteś pewien? Myślę, że nie raz. Jestem pewien. Oto zasady obowiązujące na mojej arenie. Oni są silni. Jesteś pewien, że chcesz z nimi walczyć? Jestem tego równie pewien, jak tego, że moja pięść trafi cię w czerep, jeśli wkrótce nie odbędzie się pojedynek. Dobrze. Najpierw zmierzysz się z Harmanem. Następnie czeka cię walka z Luisem. Jeśli go pokonasz, będziesz pojedynkować się z Drudem. Idź i walcz. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Jeśli Mora sprawia kłopoty, to jej przywal. I nie zapomnij jej obrę. Ja pierdolę. Gościu se zrobił unik i mi wyskocz. Sprawia kłopoty. Bez i przygub. I nie zapomnij. Naprawdę. Pyk. Dobra. Szczęście mamy to leczenie poza walką.
Dobra. No to tego mamy z głowy. Orkowa kusza znowu. Och, dobrze, wygrałeś. Możesz rozpocząć kolejny pojedynek. Tak zrobię. Jeśli Mora sprawia kłopoty, to jej przywa. Jest kolejny, jest Luis. Ale się wełbił o mocy. No. Dobra, no podejdź tu. No ty kurwa gamoniu. Ja pierdolę, no zaczął atakować tego głąba. Opuścianego. Poszedł? Jesteś takim kiepskim wojownikiem? Musimy pokazać, czym jest siła. Poprowadzimy. Aha, dobra. O, dobrze, wygrałeś. Możesz rozpocząć kolejny pojedynek. Tak zrobię. Jeśli Mora sprawia kłopoty, to jej przyda. Ten poszedł. Nie zapomnij jej teraz. Dobra, stój z tą tarczą normalnie. Pyk. Szybkie leczenie. Dobra. No dalej, dalej, Bezi. Ja pierdolę. Nie ma tu nic. Już się trochę zestresowałem. Jestem mistrz? Witaj. Wykonuję pewne zadanie i szukam informacji. Wojownicy nie mogą tędy przechodzić. Kto wydał ten zakaz? Ja. Jestem mistrzem wojowników w Trellis. Stocz ze mną pojedynek, a przebaczę ci i pozwolę iść. Dobrze. Co ty pierdolisz? Nie rzucę cię twarzą do ziemi. Rzeczywiście. Może dobrze. Pokaż. Dobra. Nie tak szybko. Na... O... Daj mi spokój. Naucz mnie czegoś o złodziejstwie. Śmiertelny cios. Niemożliwe do otwarcia zamki mnie uczy otwierać. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Teraz czas, abyś zmierzył się z mistrzem. Wiem, że na pewno tego chcesz. Bardzo dobrze. To zakończy. Jeśli Mora sprawia kłopoty, to jest. Dobra. I nie zapomnij. Hej, ty! Myślisz, że... Co się tak skradasz? O Jezus, to będzie ciężki pojedynek. O kurwa. Dobra. Opierdolimy sobie jedzonko. Jezus, zdążyłem. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Nie, dobra. Potrawka z chrząszcza może być. Co jest? Kurwa, do czegoś się przydał ten unik jebany. Widzieliście to? O Boże, dobra, siema. O. Pokaż mi, jak się leczyć. Nie jest. Fajnie. Uczą czegoś. Wybacz, mówiłeś, że jesteś mistrzem wojowników, czy mistrzem kretynów? Okej, okay, to mu powiedziałeś, Bezi, teraz naprawdę jest... bardzo dobra gadka. No okej, okay, to udało się wygrać tę arenę w Galdern Trellis. Nie było to najprostsze zadanie. I ja myślę, że następny odcinek zaczniemy u Torusa na Hawirze. Na razie pójdziemy tutaj, bo... Ja pamiętam, że tutaj jest skrzynia ciężka. I ja jej nie wziąłem na odcinku. Zapomniałem po prostu. Znaczy poza odcinkiem. No. Wiadomo, no.
Jakby poza odcinkami się staram w miarę łapać te ciężkie skrzynki. To mnie znowu goni. A tutaj jest jakaś ekipa w ogóle, ty. Hej ty, co się... Ebert, w spokoju. Jeff. Spotkałeś kiedyś Torusa? Tak, tylko raz. Co ci powiedział? Kazał mi i mojej rodzinie trzymać się z dala od kłopotów. Wiesz coś, a może coś słyszałeś o Torusie? Ludzie mówią, że sprowadza do pomocy wszystkich magów z Myrtany. Po co mogą być mu potrzebni ci magowie? Nie wiem na pewno. Może żeby zaatakować Gorna. Widziałeś któregoś z tych magów? Nie, nie widziałem. Ale zdaje się, że niedawno przybył czarny... Był nawet podobny do ciebie. ...informacje o tym czarnym magu? Przykro mi, ale nie. Dlaczego mieszkasz za obozem orków? Chyba za miastem, nie? Nie mamy gdzie się podziać. Jesteśmy biedni, a ludzie stronią od nas. Orkowie przynajmniej zlecają nam drobne prace i płacą nam resztkami. Oczywiście w obozie orków resztki to rzadkość, ale lepsze to niż nic. Przykro mi to słyszeć. Wyglądasz mi na przyjazną osobę. Proszę. Co? Jednego z naszych synów. Co? Co? Nie zapłacisz dużo. O kurwa. Do pracy. Nie musisz im płacić. Wystarczy, że będziesz ich karmił. Proszę, pomóż nam. Możesz wybrać albo młodszego, albo starszego. Starszy syn jest silny i może ci towarzyszyć w misjach. Młodszy jest sprytny i potrafi unikać kłopotów. Dobrze. Proszę, wątpiący ojciec. Tysiąc doświadczenia. Który jest młodszy? Matka. Ten. Chodź, chłopcze. Co by tu teraz z tobą począć? Błagam, ser, nie rób mi krzywdy. Chłopcze, nie mam zamiaru cię krzywdzić. Nie bój się. Chodź za mną. Znasz jakąś krótszą drogę. Ale dokąd? Nie, ser, ale wiem, że nie można wchodzić do lasu. Dlaczego nie? Kilka razy widziałem tam orka, kiedy szukałem jedzenia. Co on tam robił? Ma tam ukrytą skrzynię. Myślę, że trzyma tam dużo kosztowności. Na pewno jest tam złoto. Myślę, że powinniśmy rzucić okiem na tę skrzynię. Młodszy syn i orkowa skrzynia. Skradasz się jak jakiś złodziej. Kurwa, dobra, no to chodźmy z nim, nie? Chciałem iść tylko po ciężką skrzynię, a ja się w jakieś zadanie wjebałem. Dobra. Ale te zadania są to tak absurdalnie zajebiste, że ja chcę to robić po prostu. I tam do walki niepotrzebny jakiś cieć. A ten młodszy może być ciekawy. Do jakiejś, nie wiem, czy to jest taka długo... No wątpię, że to jest długofalowa pomoc. Chyba, że teraz będziemy po całej Myrtanie chodzić i szukać skrzynek. No siedzą tam jakieś orki. W dodatku są na czerwono. Dobrze nam idzie. Się wjebałem w zadanie. Kurwa, niesamowite. Dobra, spróbujmy zrobić tak, żeby on nie umarł. Okej, dobra. Jest dwójka teraz przy mnie. To może zróbmy tak, że podejdziemy sobie do tego tutaj. Aha. No tak. Spróbujmy go może zaspamować. Dobra, działa spam. Ty, nawet ten unik coś dał. Dobra, cyk. Wyleczymy się teraz.
Super, znowu się musimy wyleczyć. Okej. Znowu leczymy. No ku... Ja pierdolę, no ale zły save zrobiłem. No nie jest w stanie przeżyć ten chłopaczyna, no. Kurwa, nie podchodź. Nie, no nie podchodź tu. Tak mi dobrze poszło z tym na początku. Dobra, dobra. Spróbujmy ich tu pozatruwać, co? Tyk. Dobra. Ja pierdolę. Dobra. Zaspamiony. Okej. No już. Dobra, pyk, pyk. Co by pomyślał? Dobra, udało się, ja pierdolę. Kurwa mać! W tej skrzyni? Się gówno do srania, ale... Niech będzie, no. Dlaczego nie wrócisz do swoich rodziców? Mam nadzieję, że wyrośniesz na dzielnego mężczyznę. Skradasz się jak jakiś złodziej! Kurwa, jak ci ratowałem przed chwilą dupę. Żebyś się nie wywalił, to było dobrze, tak? Dobra, ja pierdolę, co to było za w ogóle zadanie dziwne. Dobra, to podejdę jeszcze z wami do tej jaskini, nie wiem, czy tam coś będzie jeszcze do bicia, ale... Co za bullshit, nie? Malnie mi tu wjechali, jeszcze mi się sławki zaczęły rozładowywać, w ogóle też świetnie. Malnie wjechałem, to jakiś... Na pewno masz coś lepszego do roboty. Tu ten ziomek, co nam sprzedał tego syna, to jakiś oprych, oprych. Mi nie przeszkadzaj. Wiem, no jest ciężka skrzynia i... Co tak się skradasz? Co, ja mogę sobie tu wam opierdolić tę skrzynię? Okej. Okay. Zabójca nosorożców. Okej, okay, fajna, fajna. Podoba mi się. Lepiej zważaj na słowa. No dobra, no to mamy jakąś kuszę teraz. Jeszcze musimy kolejne 40 siły sobie znaleźć gdzieś. Z kapelusza sobie wyciągnę. No ale dobra, no niech będzie. Niech będzie. Co my tu widzieliśmy? A, zająca, dobra. No to niech to będzie ostatni oponent w tym odcinku. Trochę przedłużonym, ale... No to jednak będzie jeszcze jeden. No, no i to już był ostatni. Dobra, to następny odcinek myślę zaczniemy przy Torusie, no spokojnie. Żeby tutaj sobie wszystko ogarnąć. A na ten moment wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza. No i co? Widzimy się już w następnym Zmierzchu Bogów. Cześć! Skąd jesteś? W zasadzie znikąd. Podróżuję po całym świecie, wypatrując bitew. Co ty pierdolisz? Znał cię wcześniej? Nie. Przybyłem tutaj, gdy dowiedziałem się o wojnie. Co? Właśnie przybyły posiłki, o które prosiłeś. Widzę, durny człowieku. Zadanie wykonane. Mam nadzieję, że wykonałeś je dobrze. A teraz spadaj.